Hej, 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 z tej strony czyta, a dzisiaj kolejny, kolejny dzień aktualizacji, bo mamy środę. Um, słuchajcie, to jest ostatni, ostatni dzwonek, żeby wykonać wszystkie halloweenowe zabawy. Także, jeżeli jeszcze ich nie zrobiliście, to pamiętajcie, macie ostatni tydzień, żeby zająć się halloweenowymi zajęciami. Um, Halloween w SSO trwa do 10 listopada. Także nie zapomnijcie, że już za tydzień nie będzie Halloween i stracicie okazję, żeby wykonać wszystkie misje. A co dzisiaj? Dzisiaj nowe rzeczy są. Mamy tylko i wyłącznie wypróbuj nowe rekwizyty na wybiegu stajni złotych liści, czyli pewnie nowe przeszkody, gdzie będzie można sobie po prostu poskakać przez nie, żaden wyścig, tylko e, zmiana e, tak wyglądu tej ujeżdżalni, żeby można sobie było poćwiczyć, czy ponagrywać jakieś e, filmiki. Oraz moi drodzy, powracają Nixie, czyli stare Islandy, tak drugiej generacji. Magiczne, pierwsze magiczne konie. Jedne z pierwszych magicznych koni, które w ogóle w SSO się pojawiły. Gdzie one są? Zaraz ich poszukamy. Zaraz ich poszukamy, gdzie one mogą być. Pewnie u Garego Goldtuta. A Gary Goldtut, jak jedziemy od Murland w tą stronę, w stronę portalu halloweenowego on zwykle tam jest i podejrzewam, że tam będą te konie magiczne, najstarsze, zaraz zerkniemy, one zwykle są tutaj, czy są, czy ich nie ma, są widzicie są, 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 są trzy nixie jak widać jest taki nixie, taki nixie i taki nixie i teraz tak, jak mnie już od jakiegoś czasu oglądacie to wiecie, że ja nie znoszę i dla mnie nie istnieją konie starszych generacji niż trzecia. W związku z tym ja ich nie zamierzam kupić. Jedynie wam je pokażę tutaj, jak wyglądają. I słuchajcie, poza tymi końmi i poza nowymi e, przeszkodami, tam w stajni złotych liści, e, w tej aktualizacji nie ma nic więcej nowego także myślę, że to będzie jeden z właśnie takich krótszych filmików aktualizacyjnych jeszcze tak szybko polecimy sobie do tej stajni złotych liści zobaczymy co tam się wydarzyło na tej ujeżdżalni wyjątkowo sobie użyję podwózki o jest, stajnia złotych liści zapłać i Jorvik, proszę bardzo i poproszę, żeby mnie tam zawieść I w stajni złotych liści. O niebo mi zniknęło. O już, pojawiło się. <noise> e, I tu podobno są jakieś nowe, słuchajcie, przeszkody. Pewnie je tu można ułożyć. Nie, to jest. E, to są akurat. Hmm, gdzie można ułożyć te przeszkody? O, tu jest tablica. Jest tablica. E, to jest A, słuchajcie. Tak wygląda A, przeszkody numer A. Numer, no. O literze A. Tak, pierwszy zestaw przeszkód. Drugi zestaw przeszkód wygląda tak. Hmm. Jakoś szału nie ma, powiem Wam, szczerze powiedziawszy. Tak wygląda drugi zestaw przeszkód. I trzeci zestaw wygląda tak. O, i ten chyba będzie moim ulubionym, zdecydowanie. Tak, są złote liście, czyli jest bardzo nastrojowo. O, no super falka tutaj jest. Konie dosyć. Wiem, że to może się wydać dziwne, ale szczerze powiedziawszy, bardzo często konie w taką falkę mają trudność z przeskoczeniem, wiecie? E, bo e, ta falka trochę je deprymuje i potrafią zahaczyć. Wiecie, myślą, że skoczył sobie tutaj w niższym, a zahaczą w tym wyższym, bo troszeczkę inaczej wiesz, skoczą. No, w każdym razie, szczerze powiedziawszy, w realu konie mają problemy z takimi przeszkodami, z, które wyglądają jak fala. E, jeżeli, są, e, jeżeli ta fala jest na samej górze, tak? E, czyli, czyli nie ma tego takiego prostego drąga. E, tak z doświadczenia wiem, że, że mają bardzo często. E, Problemy i trzeba nauczyć konia, że takie przeszkody się skacze z zapasem. No, ale to tak by the way. <grywia> I zresetujemy. Nie ma nic. Słuchajcie, tyle w tej aktualizacji. My się widzimy najprawdopodobniej jutro na streamie. Jeszcze ewentualnie, jeżeli dzisiaj jakiś stream będzie z RDR2. To powiadomię o tym na moim Discordzie. A na dzisiaj to już by było tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Pa Pa!